Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, system stworzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przez polski rząd jest elastyczny i z tego systemu trzeba po prostu korzystać mądrze. No, trudno zaakceptować taką sytuację, że przyjmuje się do klasy uczniów, którzy zupełnie nie mówią po polsku. Dla tych uczniów trzeba po prostu rozsądnie podejmować rozsądne decyzje. I dlatego są właśnie te oddziały przygotowawcze. W Wielkopolsce do klas trafiło ponad 11 tysięcy młodych ludzi z Ukrainy, natomiast w oddziałach przygotowawczych jest zaledwie 2,5 tysiąca. Powstało 155 oddziałów przygotowawczych. Powinno ich powstać więcej, ale o tym decydują samorządy. I jeśli samorządy nie tworzą tych oddziałów przygotowawczych, no to niestety mamy taki problem. I teraz domaganie się od rządu środków finansowych, tak jakby samorządy nie mogły żadnego wysiłku finansowego ponieść, żeby wspomóc młodych uczniów z Ukrainy, żeby pomagać uchodźcom. To nie może być tak, że oczekiwanie jest tylko na środki z budżetu centralnego. Samorządy muszą też zrozumieć, że pomaganie Ukraińcom jest koniecznością chwili. I dlatego trzeba przeszacować budżety samorządowe, poszukać środków, tak żeby te problemy były rozwiązywane na bieżąco, bo minister z Warszawy tego nie zrobi. To jest niestety zadanie samorządu. Serdecznie, panie pośle.